Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj trochę porozmawiamy. Chcę Wam opowiedzieć na temat mojego zdania, jeżeli chodzi o kury ozdobne, co ja na ten temat myślę i jakie ja mam zdanie. A kolejny odcinek, jeżeli ten Wam się spodoba, nagramy już konkretnie o kurach ozdobnych. Powiem Wam, jakie ja polecam, ale też za dużej wiedzy nie mam, więc jeżeli czegoś bym nie dopowiedział, to oczywiście śmiało piszcie w komentarzu. Dawajcie znać, czy Wam się takie odcinki podobają. Także zaczynajmy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o drób ozdobny, no to tutaj w pierwszej kolejności warto się zastanowić, dlaczego my w ogóle taki drób kupujemy. Myślę, że większość hodowców kupuje głównie taki drób z tego względu, żeby po prostu cieszyć się kurami, to znaczy kupują nie dla jajka, nie dla zysku, tylko po prostu dla samej satysfakcji z tego, że mają ładne kury, które im chodzą po podwórku. Jakkolwiek to brzmi, w moim mniemaniu, moim zdaniem, raczej kury nie są po to, żeby ładnie wyglądały, ale tutaj każdy ma swoje podejście, ja je oczywiście szanuję. Są różni hodowcy, dlatego też mamy tak różnoraki rodzaj drobiu. Samych kur ozdobnych, słuchajcie, na kanale nagrałem około 30 odcinków, także odsyłam was, tam jest taka playlista kury ozdobne. I tam właśnie będziecie mogli sobie poczytać, popatrzeć, jeżeli chodzi o ten rodzaj drobiu. Ale jakie jest moje zdanie, słuchajcie, bo tych kur jest naprawdę sporo, tych ras. I co warto wiedzieć w ogóle przed zakupem takich kur? Warto się zastanowić, gdzie kupić, bo dużo trudniej będzie Wam kupić, słuchajcie, daną rasę. Jeżeli sobie na przykład obierzecie rasę Orpington, będzie Wam trudno na przykład taką rasę znaleźć na bazarach, więc wtedy warto podejść do jakiegoś fermiarza, do osoby, która nawet handluje, zapytać, czy ma swoją fermę, czy ma swoją wylęgarnię i czy może Wam w ogóle takie kury ozdobne załatwić. Z reguły spotkacie się z kurkami, słuchajcie, właśnie takimi nioskami. To będą rosy, jakieś saseksy, czasami jakieś lekhorny, może być jakaś zielononóżka, żółtonóżka kuropatwiana. Z tym się możecie spotkać. Jeżeli chodzi o drób ozdobny, to rzadko. Czasami jakieś tam poszczególne przypadki mogą się trafić. Wiadomo, nie zawsze, bo po prostu też w zależności, co dany handlarz będzie miał. Większość ludzi mimo wszystko kupuje drób ozdobny i dlatego właśnie większość handlarzy skupia się na kurkach nioskach. Przejęzyczenie. Większość handlarzy kupuje kury nioski i dlatego też ludzie handlują tymi kurkami głównie, czyli kurki towarowe. Ok, więc zaczynajmy. O, jeszcze patrzcie, brzęda mi się właśnie przekrzywiła. Widzę teraz, nie wiem, czy to widać w nagraniu. Będę musiał ją poprawić, później już nie będę tych kur ściągał. I tak, co jest bardzo ważne, co ja uważam, że powinniśmy na to zwrócić uwagę, moi drodzy, jeżeli chodzi o kury ozdobne, to przede wszystkim ich odporność na temperaturę. Jak wejdziecie sobie w moje odcinki o kurach ozdobnych, bo już o nich trochę opowiadałem, to tam mówię, że te kury są, słuchajcie, bardziej podatne na choroby w jakimś stopniu, a dodatkowo są mniej odporne na temperaturę i na warunki. Dlatego kupując ten drób musicie mieć już w miarę wyposażony kurnik, w miarę ocieplony kurnik, ponieważ jeżeli kupicie te kury młode, one muszą mieć ten czas, żeby się przyzwyczaić do warunków i będzie to w większości przypadków trudniejsze niż w przypadku kur ogólnych, ogólnoużytkowych, czyli na przykład saseksów albo lekhornów, ewentualnie jakiś ros. Więc na pewno na to zwróćcie szczególną uwagę przy wyborze tego drobiu. No i kolejna rzecz to jest oczywiście aspekt estetyczny, jakie Wam się podobają. Też oczywiście te kury ozdobne znoszą jajka, niektóre nawet znoszą jajka kolorowe, tylko tych jajek znoszą dużo mniej. Także to też weźcie pod uwagę, że tych jajek na pewno nie będzie tyle, co w przypadku kurek towarówek. Ale to wiadomo, każdy na coś innego stawia, tak jak już wspominałem. Na pewno jest trudniejsza dostępność, więc też musicie szukać w internecie o jakichś handlarzy, pytać. Jeżeli chodzi o to, jak rozróżnić kurę zdrową od chorej albo starą od młodej, to tak naprawdę nie powtarzając się, sprawdzacie te same rzeczy, co w przypadku kur towarówek. Macie to wszystko u mnie w odcinkach, to tam sobie znajdźcie. Jak wejdziecie w wideo, to tam sobie znajdziecie, jak rozróżnić tam chyba kurę starą od młodej, czy coś takiego. I to wszystko będziecie mieli tam wyszczególnione. Tak samo sprawdzamy kury ozdobne, jak kury właśnie ogólnoużytkowe. Co jeszcze jest bardzo ważne? Tutaj mi zadawaliście pytanie, czy kury ozdobne mogą być, bo chcecie sobie dokupić do kur towarówek. Oczywiście mogą być trzymane razem, nie ma problemu, chyba że zależy Wam bardzo na jakby tutaj finansowaniu tego, to znaczy sprawdzaniu, ile ta kura zjada. To wiadomo, że kura ozdobna będzie zjadała trochę inaczej ten pokarm niż kura taka właśnie ogólnoużytkowa, towarowa.
Okej. Kolejna rzecz, bardzo ważna, jeżeli chodzi właśnie o kurki ozdobne, moi drodzy, to jest to, że część tych kur w ogóle w Polsce nie występuje, nie łudźmy się, tutaj ciężko będzie na przykład znaleźć Wam jakieś kury bojowe. Jeżeli zastanawiacie się, jakie to są kury, to również odsyłam Was do odcinka. Z tego względu, że po prostu ludzie ich nie hodują, bo się nie opłaca, później ich nie sprzedają, a jak sprzedają, to w bardzo wysokich cenach. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o kury ozdobne, to jest to, że po prostu, słuchajcie, te kury są sporo droższe. Musimy się na to przygotować, że czasami, słuchajcie, takie kury kosztują nawet ponad 100 zł. Jak ktoś odchowuje takie kury, no to po prostu nie idzie jednym sortem, jak na przykład właśnie rasa słynna, rosa, czy tam czerwona, dwójka, piątka, siódemka, nieważne, tylko po prostu no te kury będą siłą rzeczy droższe, więc też musimy się przygotować na to, że więcej za nie zapłacimy. Od razu pytanie, bo może się nasuwać, czy one żyją dłużej? Niekoniecznie, wszystko zależy od warunków, od genów, od tego, jak będziecie postępować z tym drobiem. Raczej, jeżeli chodzi o średnią wieku, jest podobna, a nawet bym powiedział, że mniejsza czasami niż na przykład zielononóżek, ponieważ one są bardziej odporne na warunki i mniej wymagające. Co do samego pokarmu, możemy karmić tak samo. Tutaj nie będzie większego problemu. Wiem, że ludzie też kupują, słuchajcie, kury ozdobne, bo później jeżdżą na różne wystawy i tak dalej. Ja na żadne wystawy nie jeździłem. Jeżeli wy jeździcie, to możecie napisać, jak to wygląda. Ja się z tym raczej nie spotykam. Ludzie to robią hobbystycznie. No ja tutaj mam akurat inne zajęcia, ale jeżeli kogoś to interesuje, ktoś by chciał spróbować, to oczywiście myślę, że warto dla samej przygody coś takiego zrobić, ale wątpię, że my jako hodowcy, czy rolnicy, czy w ogóle przedsiębiorcy będziemy mieli czas na to, żeby brać kury i jeździć z nimi po jakichś wystawach. No, wydaje mi się, że raczej chyba niekoniecznie. Okej, więc to jeżeli chodzi, słuchajcie, o kurki ozdobne. Jeszcze tutaj na pewno kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kury ozdobne, ile ich trzymać. Tutaj nie ma żadnego problemu, możemy trzymać w mniejszym stadzie, w większym. Podobna reguła jak w przypadku kur niosek. Jeżeli chodzi o to, czy można dawać jakieś witaminy, czy są witaminy oddzielne dla kur niosek, a dla kur ozdobnych, raczej nie ma. I to jest kura, więc podajemy praktycznie to samo, tak samo jak w przypadku kur miniaturek, kiedy też mniej więcej tyle samo podajemy witamin, z tym, że te kury po prostu mniej pobierają pokarmu. I co? Jedzenie to samo, wodę cały czas wiadomo muszą mieć. Jeżeli chodzi o kurki ozdobne, to tyle. Czy ja Wam polecam? Myślę, że dla przygody warto, ale myślę, że tutaj większość hodowców głównie skupia się na tym, żeby były jajka, czy żeby było później mięso. Więc raczej skupiałbym się właśnie na tych aspektach, przynajmniej ja się skupiam na jajkach i chciałbym właśnie, żeby te kury niosły jak najwięcej, bo myślę, że też oglądacie mój kanał też i wyłącznie dlatego właśnie, żeby wiedzieć, jak tą mięsność zwiększyć, więc to jest właśnie jeden z warunków. Czy kupicie koguta, czy kupicie kurę, jeżeli chodzi o kury ozdobne, nie ma to znaczenia, w większości przypadków po prostu kogut będzie większy. Jeżeli chodzi o ubarwienie, nie będzie często, słuchajcie, w niektórych rasach kur ozdobnych takiej różnicy w przypadku kury i koguta, będą wyglądały bardzo podobnie. Tu widzimy różnicę między kogutem a kurą, na przykład w przypadku rasy Sussex, to w ogóle widzimy mega różnicę, także... No, a w przypadku kur ozdobnych nie zawsze tą różnicę będzie aż tak widać. Pamiętajcie tylko, że jeżeli kupujecie duże kury, one potrzebują więcej trochę przestrzeni. Jeżeli kupicie takie kury, rasy bardziej nerwowe, rasy, które po prostu potrzebują więcej miejsca albo będą kurami w ogóle bojowymi, no to wtedy nie trzymajcie za wiele w jednym miejscu tych kur, żeby się nie podziobały. I to tyle, moi drodzy. Temat wydaje mi się na razie wyczerpany, jeżeli chodzi o jeszcze rynek, jak wygląda w tym momencie. Słuchajcie, też musicie wiedzieć, że jajka od takich kur głównie ozdobnych, jeżeli one są jakieś kolorowe, no to te ceny są sporo wyższe. Jeżeli chodzi o kury, tak jak wspomniałem, ceny też są wyższe, ale plus jest taki, że kury ozdobne, słuchajcie, nie oddziałują tak bardzo na wahania rynku. Także jeżeli rynek na przykład spada, coś się na rynku dzieje, na przykład kura nioska spada cena, no to kura ozdobna zostaje na podobnym poziomie, ale jeżeli kura nioska idzie w górę, no to kura ozdobna zostaje na podobnym poziomie. Ale tu mówimy na przykład o cenach, słuchajcie, średnio 100 zł za kurę ozdobną, a za nioskę 30, więc różnica jest różnica jest spora. Także to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o kurki ozdobne. Jeżeli się podobało, oczywiście łapka w górę, subskrypcja.
i komentarz jakiś pozytywny, napiszcie co myślicie, czy sami macie kury ozdobne, czy wolicie się skupić jednak na nioskach. Ciekawi mnie to, także napiszcie w komentarzu co myślicie. Na dzisiaj to wszystko, jak się tam zbierze sporo tych łapek w górę i komentarzy i tak dalej, wyświetleń, to nagram dla Was kolejny taki odcinek. Trzymajcie się moi drodzy, udanego dnia Wam życzę i do zobaczenia. Cześć.